Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Hohenlockstedt. To jest miejscowość w Niemczech, w kraju związkowym Schleswig-Holstein. Tutaj się mieści siedziba firmy Renfrid. Właśnie znajdujemy się przed budynkiem, gdzie są biura zlokalizowane i część hal produkcyjnych. Zobaczmy też jeszcze tutaj dalej, możemy zaobserwować magazyny, które tutaj firma posiada. Jak również widzimy tam ten taki kolor, że takim aluminiowym, to jest, że tak powiem, ten słynny taki, powiedzmy, autobus, taki kontener, który spotykać możemy na targach, jak firma Renfrid się wystawia. Za chwilkę wejdziemy do tutaj biura i będziemy rozmawiać tutaj z panem Alfredem Bergerem, jak również z jego pracownikami odnośnie tego, jak wygląda tutaj proces produkcyjny. Witam nas tutaj właśnie kolega Christian Lasota, który będzie nam tutaj służył jako tłumacz, żeby każdy mógł tutaj, że tak powiem, się więcej dowiedzieć, co tutaj się w firmie Renfrid dzieje. Witamy kolegę, tutaj się przywitamy i za chwilę przejdziemy do biura i będziemy tutaj nagrywać filmy, fotoreportaże o firmie Renfrid. Także zapraszamy i zachęcamy też do zapoznania się z tym, co tutaj zaobserwujemy. Tak jak obiecaliśmy na targach, dzisiaj spotykamy się w firmie Renfrid. Tutaj jesteśmy w siedzibie w miejscowości Hohenlockstedt w Niemczech. Mamy teraz 20 lutego, jest troszeczkę taka pogoda chłodna, ale akurat jest to dobry czas, żeby spokojnie sobie tutaj zapoznać się z tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Tutaj mamy od lewej strony na pierwszym planie pana Alfreda Bergera, dyrektora zarządzającego tą firmą. Tutaj jest też obecny główny technolog z tej firmy, pan Fryderyk Wolf, który odpowiada za technologię, za jakość tutaj produkcji, prawidłowość skomponowania wszystkich komponentów. Jak również tutaj jest też obecny, znany wszystkim w Polsce, kolega Christian Lasota, który będzie nam tutaj tłumaczył, a kolega Christian w firmie Renfrid jest odpowiedzialny za sprzedaż tych i promocję tych produktów na terenie całej Europy Wschodniej. Tak jak wspomnieliśmy na targach, tutaj pan doktor Berger sugerował, sygnalizował, że te produkty, które tutaj firma Renfrid produkuje, są produktami najwyższej jakości, a bierze się to stąd, że cała produkcja od momentu już pozyskiwania komponentów jest ściśle kontrolowana przez pracowników i firmę Renfrid. Może więcej o tym, jak to wygląda, powie nam właśnie pan Berger. Proszę bardzo. Ja, jetzt kannst du das über unsere Firma erzählen. Ich denke, fängt man das an, wie das alles zustande gekommen ist und die Zeitentwicklung. Ja, die Marke Renfrid ist ja als Marke in Polen schon lange auf dem Markt. Das Unternehmen ist gegründet worden von einem Tierarzt. Marka Renfrid jest wszystkim bardzo dobrze w Polsce znana już od lat. Powstała ona, założona została przez lekarza weterynarii. Das war ein Tierarzt, der hier in Hohenlockstedt praktiziert hat, selbst auch Taubenzüchter. To był lekarz weterynarii, który tutaj w Hohenlockstedt miał swoją praktykę, był również hodowcą gołębi pocztowych. Und zusammen mit Herrn Hans-Peter Schwarzkopf. I mówi razem z panem doktorem Heinz-Peterem Schwarzem. Haben die das Unternehmen Dr. Hesse Tierpharma gegründet. Das ist, und das ist Ganze vor über 60 Jahren, 1949. I on razem tą firmę tutaj założyli, a jest to już 60 lat. Also das heißt, über 60 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Arzneimitteln sind hier in der Firma. Czyli można powiedzieć, że jest to 60 lat doświadczenia, praktyk, jeżeli chodzi o lekarstwa i dodatki pokarmowe dla zwierząt i w ostatnich latach, szczególnie dla gołębi. Tutaj jakoś się może wtrącę, zapytam się, bo wjeżdżając tutaj do fabryki, widziałem napis jest dr Hesse. Ta nazwa dr Hesse to chodzi mi nazwisko, to... To jest ten pan, który zakładał tą firmę. Zakłada, ale już nie żyje, tak? Dr. Hesse, der liegt nicht mehr. Nein, Dr. Hesse nie. Ist Anfang, also 2003, glaube ich, verstorben. On w 2003 roku zmarł, nie? Nazwa została po prostu. Ale nazwa została. Unser Partner, der Hans-Peter Schwarzkopf, ist seit 2005 in Rente, in Ruhestand. A jego partner, z którym razem to założyli, Dr. Schwarz, od 2005 roku jest już na rencie. Und seit 2005 bin ich I od tego roku tutaj Dr. Alfred Berger po prostu piastuje stanowisko szefa tej firmy. Rozumiem. Tutaj teraz wracając do pytania. Czy też ta jakość, którą tutaj, że tak powiem, reklamowaliśmy wcześniej w filmie od momentu pozyskiwania komponentów, ona jest tutaj, że tak powiem,
kontynuowana od tamtych czasów, kiedy tamci panowie zakładali? Dieses Qualität, was mir immer erwähnen, ist das die Kontinuation von damaligen Zeiten. Das heißt, die 60 Jahre ist konstant dieselbe strenge Kontrolle und das, die Achtung an Produktion und alles, ja? Eine Qualität zu sichern hat ja verschiedene Aspekte, die dort... Mówi, żeby dobrą jakość osiągnąć, to mówi, dużo aspektów się na to wszystko składa. Und das eine ist ja, was heute produziert wird. Mówi, to co jest dzisiaj produkowane. Und das andere ist, was hat man vor 50, 40, 50, 60 Jahren gemacht. I mówi, jest to troszeczkę różnica z tym, co się robiło przed 50 czy 60 laty. Aber in der Tat gibt's Produkte, die schon sehr lange in der gleichen Rezeptur hergestellt werden. Ale mówi, w rzeczywistości jest szeroka gama produktów, które były już wtedy produkowane i ta jakość jest zachowana i kontrola do dnia dzisiejszego. Beispielsweise unser GRW. Na przykład takim flagowym produktem jest GRW. Dann ist das eine Rezeptur, die man vor in den 70er Jahren, wenn ich das richtig weiß. Mówi, jeżeli dobrze ma sięga pamięcią, to jest to receptura już z lat 70. Also speziell auf die Tauben ausgerichtet. I mówi, specjalnie była opracowana dla gołębi. Und diese Rezeptur ist relativ kompliziertes Herstellungsverfahren. I mówi, ta receptura jest ogólnie troszeczkę skomplikowana do wyprodukowania. Und das ist aber fast unverändert in dieser Form. Ale mówi, praktycznie można powiedzieć, że ona jest zachowana w tym stanie, jakim na początku była, czyli że nie zmieniło się praktycznie nic. Wenn man heute aber über Qualitäten spricht, dann haben sich die Anforderungen an die Herstellung. Mówi, jeżeli dzisiaj rozmawiamy o jakości, to mówi, te wszystkie warunki są takie bardziej wymagające. Die haben sich wesentlich weiterentwickelt, sind viel, mówi, viel, viel hochwertiger heute geworden. Mówi, one się rozwinęły do przodu, wiele rzeczy, wiele produktów jest o dużo wyższej jakości. Es fängt ja damit an, dass in Europa heute ein Hersteller eine Zertifizierung benötigt. Mówi, chociażby dlatego, że dzisiaj w Europie, przynajmniej w zachodniej Europie, wszystko musi być certyfikowane i kontrolowane. Ja, das heißt, wir haben eine Herstellungsgenehmigung für Futtermittel. Mówi, to wygląda to tak, że my mamy specjalne zezwolenia na to, że możemy te produkty robić i wytwarzać. Was bedeutet, das kann jeder nachvollziehen, weil auf den Etiketten eine sogenannte Anerkennungsnummer. Mówi, to każdy może sprawdzić, bo my mamy na etykiecie nasz numer produkcyjny. So, und das bedeutet, dass die Behörde uns auch regelmäßig kontrolliert. I mówi, a oznacza to, że te władze weterynaryjne i do tego upoważnione jednostki często nas kontrolują. Das sind unangemeldete Kontrollen. Mówi, to są kontrole takie, które nie są zapowiedziane. Dann schauen die sich Produkte an, die nehmen Muster mit. Mówi, oglądają produkty, produkcje, biorą sobie wybiórczo pewne produkty ze sobą. Die kontrollieren die Produkte auf die Inhaltsstoffe, ob das, was etykietiert ist, mówi, auch im Produkt wiedergefunden wird. Mówi, kontrolują to wszystko pod względem zawartości, jaka jest zadeklarowana na etykiecie, czy wszystko się zgadza proporcjonalnie, czy wszystkie komponenty są te, które są zadeklarowane. So, wenn das nicht der Fall sein sollte, dann würde man da auch Probleme bekommen. Mówi, jeżeli nie będzie to zgodne z tym, co jest zadeklarowane, no to wtedy możemy mieć problemy. So, und wir haben ja das größte Interesse, dass das, was wir etykietieren, was wir also auf das Produkt draufschreiben, dass das auch enthalten ist. Aber w naszym interesie jest to, żeby wszystko to, co jest zadeklarowane, czyli cała proporcja, została w 100% zachowana. So, das bedeutet, wir müssen sicherstellen, durch die Herstellung, durch die Rohstoffannahme, durch die Zusammensetzung, also durch die Art der Produktion, dass das, was wir erwarten, was drin sein soll in dem Produkt, auch tatsächlich wieder drin gefunden wird. Dlatego my musimy bardzo na to uważać, począwszy od produktów, czy półproduktów, tych, które uważamy do produkcji, proporcji do końcowego tego, żeby to wszystko idealnie pasowało, żeby zgadzało się z tym, co jest na tej etykiecie. Und um so eine Herstellungsgenehmigung überhaupt bekommen zu können, mówi, aby dostać takie zezwolenie na produkcję tych produktów,
muss man nachweisen, dass man die technischen Voraussetzungen dafür hat. Musimy udowodnić, że mamy techniczne możliwości, aby w ogóle to wytwarzać. Das heißt spezielle Produktionsanlagen, die auch beispielsweise eine hohe Mischgenauigkeit. Tutaj chodzi głównie o to, że musimy mieć tą linię produkcyjną, ale najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest maszyna do mieszania tych wszystkich komponentów. So, wir müssen sicherstellen, dass die Rohstoffe, die wir einkaufen, musimy być pewni, że te półprodukty, które my kupujemy, von Lieferanten kommen, wo wir wissen, beziehungsweise die wir auch auditieren, muszą pochodzić tylko i wyłącznie od takich ludzi, którzy są audytowani i my jesteśmy pewni, robimy też próby u nich, czy mają to, sprawdzamy. Das heißt, die wir auditieren Firmen, weil wir wissen müssen, ob die Qualität, die wir erwarten als Rohstoff, ob dieser Lieferant diese Qualität überhaupt auch liefern kann. Dla nas jest najważniejsze to, my musimy być 100% pewni, że ten produkt, który do nas przychodzi, musi być w 100% tej jakości, jaką my oczekujemy i dlatego nasi lieferanci są przez naszych pracowników powiedzmy kontrolowani, nie? Gibt's eine Abteilung im Haus, die sich nur mit der Beschaffung, mit dem Einkauf von Rohstoffen. Mamy tutaj dział w firmie, który się zajmuje tylko i wyłącznie tymi sprawami. So, wenn so ein Rohstoff dann hier ankommt, dann wird er erstmal unter Quarantäne gestellt. Mówi, każdy ten produkt do produkcji, jak przychodzi do nas do firmy, jest taka część w firmie, gdzie on staje tam i jest poddany kwarantannie. Dann werden Qualitätsuntersuchungen des Rohstoffs durchgeführt. Mówi, potem następuje badanie tego w laboratorium, czy odpowiada to naszej jakości, jaką chcemy mieć. Von Rohstoff zu Rohstoff sind das unterschiedliche Kriterien, die dann positiv erfüllt sein müssen. Mówi, bo produkt do produktu jest czasami różny, ale on musi odpowiadać naszym kryteriom. Das wird durch ein Labor, wir haben da eine Laborantin, die diese Untersuchung. My mamy tutaj ludzi, którzy pracują w laboratorium, oni to badają, robią. So, wenn das positiv die Qualität festgestellt wird, dann wird der Rohstoff für die Produktion freigegeben. I jeżeli po badaniach wyjdzie, że te produkty odpowiadają tej jakości, jaką chcemy mieć, wtedy zostają powiedzmy dane do produkcji. So, damit das ist der erste für mich auch ganz wichtige Schritt, eine Qualität zu sichern. Der Rohstoff oder die Rohstoffe, mit denen man überhaupt in die Produktion geht, die müssen die optimale Qualität haben. I dlatego tym najważniejszym punktem i krokiem do dobrej produkcji jest właśnie ten materiał wyjściowy, czyli te półprodukty, z których powstaje gotowy produkt. One muszą być naprawdę najwyższej jakości. No. Czy często się zdarza, że te produkty, które tutaj do Was trafiają, odpadną, nie przejdą tej selekcji, tej kontroli jakości? Efrag ist oft, kommt oft, wo diese Rohstoffe, wenn hier kommen, werden zurückgeschickt. Das kommt nicht so oft vor. Mówi, nie zdarza się to często. Aber das hat damit zu tun, dass bevor der Rohstoff überhaupt hier angeliefert wird. Ale mówi, związane jest to z tym, że zanim ten produkt przyjdzie tutaj do nas. Bevor der hier ankommt, wird schon eine Selektion der Lieferanten gemacht. Mówi, to już jest kontrolowane i po prostu następuje taka selekcja tych ludzi, którzy nam to dostarczają. Also angenommen, es würde passieren, Rohstoff fällt durch die Qualitätskontrolle. Mówi, może się zdarzyć, że ten produkt po prostu zostanie odrzucony podczas tej kontroli jakości. Dann muss der Lieferant für eine neue Lieferung uns nachweisen, warum ist der, also erstmal muss er dokumentieren, warum ist der Fehler aufgetreten. Dlatego ten Lieferant, który nam to wysłał, on musi to udokumentować, dlaczego ten produkt po prostu nie był takiej jakości. Und er kann erst wieder liefern, diesen Rohstoff bei uns liefern, wenn er uns dokumentiert hat, was er für Sicherungen, für Qualitätssicherungsmaßnahmen getroffen hat, damit dieser Fehler oder dieser Mangel nicht mehr stattfindet. I dostanie taką szansę dalej dla nas ten produkt dostarczać, jeżeli udowodni nam, że ten produkt, który następnym razem dostarczy, będzie odpowiedniej jakości, ale musi być to wszystko udokumentowane po prostu kontrolą jakości, czyli przebadaniem. Das hat aber natürlich auch auf Preise Einfluss. Mówi, to z tym są związane też również i ceny, nie? To jest wszystko cenowe. Das heißt, wir wollen ja eine gesicherte Qualität erstmal. My chcemy mieć produkty dobrej jakości. Und da greifen wir lieber auch auf Lieferanten zurück, die vielleicht einen etwas teureren Rohstoff liefern, aber wo wir sicher sind, dass die Qualität. I dlatego wybieramy takich dostawców, którzy są trochę drożsi, ale mamy tą pewność, że ten produkt jest tej jakości, jaką oczekujemy.
A dostawcy pochodzą tutaj z Niemiec, z innych państw tutaj Europy, czy też z całego świata? Die Lieferanten kommen aus Deutschland oder kommen auch aus Deutschland? Heutzutage weltweit. Mówi, to jest dzisiaj to jest po prostu no, z różnych krajów, nie? Also es kommt auf die Rohstoffe an. Es sind sicherlich auch prozentual kann man könnte ich jetzt nicht direkt sagen. Aber es sind viele Rohstoffe, die auch aus China zum Beispiel kommen. Mówi, przychodzą produkty też, które i z Chin przychodzą, nie? Aber es sind dann Betriebe, die auditiert wurden. Das heißt, da ist aus Europa jemand, also eine Gruppe in dem Betrieb gewesen und haben überprüft, welche Qualitätskriterien dort ale mówi, welche Standards produziert werden. Ale to są rzeczy kontrolowane przez europejskich kontrolerów i dopuszczone do tego, aby można było je sprowadzać, że jakość tych produktów jest jednak bardzo wysoka. A ile pracowników jest zatrudnionych tutaj w firmie Renfrit? Wie viele Mitarbeiter haben in Renfrit? Wir sind heute mit 24 Mitarbeitern. 24 osoby. Na produkcji bezpośrednio ile osób? Und direkt an die Produktion? 8 Mitarbeiter. 8. 8, czyli reszta osób czym się zajmuje? Und der Rest? Ja, Außenarbeiter. Verwaltung. To jest biuro, księgowość. Tak jak mówię, tak jak ja, ludzie, którzy zajmują się dystrybucją, powiedzmy reklamą, tym wszystkim, nie? Außenarbeiter, to jest taki... Außenarbeiter. Ja. Rozumiem. Teraz jeszcze będziemy oczywiście rozmawiać dalej, kiedy będziemy oglądać, jak wygląda ta produkcja. Zwiedzimy tutaj poszczególne pomieszczenia, zapoznamy się też z pracownikami. Ale korzystając z okazji, to może przedstawimy jeszcze tutaj pana Fryderyka Wolfa, który jest tutaj technologiem. Powiedzmy może dokładniej, czym się zajmuje pan Wolf tutaj. Frage. Ja. Hat er gestellt, was ist Ihre Aufgabe hier, genau? Also ich, eine zentrale Aufgabe ist die Beantwortung von Fragen zu Produkten von Züchtern. Głównym takim tym jest, jeżeli przychodzą pytania, jeżeli chodzi o produkty, on odpowiada ludziom zainteresowanym wszystko na temat produktów, nie? Und die zentrale Aufgabe die nächsten Wochen und Monate wird sein, dass ich mir die Produkte angucke und überlege, was können wir besser machen, wie können wir einzelne Produkte verbessern. I to jest to, że on cały czas kontroluje te produkty, studiuje, jak można jeszcze cokolwiek polepszyć, co zmienić, jak udoskonalić, żeby efekt końcowego produktu był jeszcze lepszy. Oder welche Produkte wir vielleicht neu rausbringen wollen und können. Albo ewentualnie też, które produkty po prostu... nie ma sensu dalej produkować, żebyśmy wzięli i z naszej listy ściągnęli. Was vielleicht noch wichtig ist zu sagen. Chciałbym wtrącić, co też może być ważne, czy właściwe. Dass wir alle, so wie wir hier in den verschiedenen Positionen Verantwortung haben, und bei Herrn Wolf ist das so, auch einen wissenschaftlichen Hintergrund mitbringt, aber auch einen praktischen. Chciałbym powiedzieć, że mimo tutaj pracy pana Wolfa, ale wszyscy razem podejmujemy pewne decyzje i to jest poparte nie tylko powiedzmy teorią, którą ma wyuczoną, ale też jest sam hodowcą głębi, czyli rozmawiamy tu też o praktyce, nie? Also sind alles, die wir hier am Tisch zumindest sitzen, auch selber, ja, darf ich sagen, erfolgreiche Traumzüchter. Jak my tutaj na przykład w tej chwili siedzimy, na przykład na my trzej, każdy z nas jest hodowcą gołębi, no w miarę dobrym hodowcą gołębi. Das ist mir persönlich nicht so entscheidend wichtig, wie erfolgreich man als Züchter selber ist. On mówi, szef tutaj mówi, dla niego nie jest aż tak ważne, że jako hodowca musimy być na najwyższym, powiedzmy, poziomie. Weil das Konzept... Die Idee, hinter der man steht, die muss passen, die muss stimmen. Mówi, ale ta koncepcja, ta idea tego, dlaczego ten produkt ma być, ona musi się zgrywać i ona musi pasować. Wenn die stimmt, ist es ja eine automatische Folge, wenn man entsprechendes Tauben, Taubenschlag und so weiter hat, das auch erfolgreich. On mówi, bo to automatycznie idzie, jeżeli mamy dobre gołębie, jakiś odpowiedni gołębnik i ten, to wtedy przy pomocy niektórych z tych środków, czy naszych środków, powiedzmy, te efekty można zwiększyć. Trotzdem ist es ein Vorteil, wenn man selber auch die Züchter, also Züchter ist, weil man letztendlich sehr praxisnah auch die Fragen und die Anforderungen, die na pewno jest to z korzyścią, jeżeli człowiek sam jest hodowcą i pewne rzeczy u siebie na gołębniku może wytestować, sprawdzić, zobaczyć wtedy z własnego doświadczenia, no może wyciągnąć odpowiednie wnioski. Tout
tutaj jeszcze tylko tak przerwę może, bo tutaj jeszcze nie wspomnieliśmy, że oprócz artykułów dla gołębi tutaj w firmie Renfrew produkowane są również artykuły dla innych zwierząt. Tutaj rozmawialiśmy wcześniej, dowiedziałem się, że i tutaj są dla kur, tak, dla królików i koni. I koni. Dla po prostu innych zwierząt. I tutaj to się wszystko odbywa w firmie tutaj Renfrew, czyli widzimy, że firma się specjalizuje w szeroko takiej pojętej problematyce zwierzęcej. Nas wprawdzie interesują, tak już z racji specjalizacji, gołębie pocztowe, dlatego o tamtych innych produktach wspominać na razie nie będziemy, a za chwilkę jeszcze tutaj przejdziemy na produkcję i będziemy oglądać, jak to wszystko tutaj jest zorganizowane. Czy coś jeszcze mamy do dodania tutaj? Zaraz. Okej. Nim przejdziemy na produkcję, tutaj pan doktor Berger chciał jeszcze coś dodać właśnie związanego, co istotnego jest związanego z produkcją, która tu się odbywa. Okej. Ja, wir hatten ja über die Rohstoffe, über die Sicherheit und Qualität der Rohstoffe gesprochen, als Voraussetzung. Rozmawialiśmy o tych produktach, które używamy do produkcji, o jakości, nie? So, eine Herstellung findet nachher ja dann statt, dass man auf diese Qualitätsrohstoffe zugreift. Es gibt Herstellungsprotokolle. Mówi, że wtedy te produkty tej jakości, jeżeli są one już przez nas sprawdzone, dopuszczone, są takie specjalne protokoły produkcji. In den Protokollen sind die Chargengrößen definiert, wie viel von einem Produkt wird produziert. W takim protokole jest wszystko zaznaczone, ile z danego produktu będzie wyprodukowane, tam jest ten numer jakości, numer charge numer. Und entsprechend der Herstellungsvorschrift wird dann jeder einzelne Rohstoff entsprechend bereitgestellt, abgewogen. Jest to związane z listą, że każdy produkt jest zaznaczony, ile każdego produktu, do danego produktu musi być użyte, czyli waga. Nie? Und jeder, auf dem Protokoll wird jeder einzelne Rohstoff dann auch abgezeichnet, dass er verwogen wurde. I mówi, każdy z tych półproduktów używanych do produktów jest tam zważony, zaznaczony. Das Gewicht wird mitgeschrieben. Das gewogene Gewicht wird mit dokumentiert. Mówi, ile ta waga będzie wpisana. So dass dann in die Produktion auch nur die Rohstoffe zugeführt werden. Żeby do produkcji poszły tylko te półprodukty i w takiej wadze, które są potrzebne do wyprodukowania tej ilości danego produktu. In der Menge, wie es eben vorgeschrieben ist. Ja. So, und das ist wichtig, damit nachher das Produkt auch so aussieht. Jest to dlatego bardzo ważne, że ten efekt końcowy musi być dokładnie taki, jakiego my oczekujemy. Mówi, zanim ten produkt pójdzie do sprzedaży, mówi, jakość tego produktu jest jeszcze raz dokładnie sprawdzana. Das heißt, unser eigenes Labor macht dann nochmal eine Qualitätsprüfung. Mówi, nasze laboratorium sprawdza dokładnie jeszcze raz jakość danego końcowego produktu. Und nur das macht uns letztendlich sicher, dass die Qualität der Rohstoffe, aber dann auch das Fertigprodukt. I mówi, to tylko to po prostu daje nam pewność, że te półprodukty, których użyliśmy do produkcji tego, one były wysokiej jakości i ten efekt końcowy wyprodukowanie tego naszego produktu jest również tej wysokiej jakości. Powiedzmy jeszcze może, że ja tak przerwę, że z tych produktów wysokiej jakości, o tej jakości się, że tak powiem, tutaj świadczą też nazwiska hodowców czołowych z Niemiec i nie tylko, którzy korzystają z tych produktów. Wspomnijmy może, kto to jest tutaj w Niemczech taki znany i z innych państw hodowcy, którzy korzystają. Esak, über dieses Qualität von unseren Produkten sagen auch Erfolge von verschiedenen Taubenzüchtern, nicht nur in Deutschland, aber auch weltweit. Und der meint, soll man was erwähnen, welche Züchter. Muss man nicht nur Deutsche, wir können mal auch andere Züchter nehmen. Das ist etwas, wo wir als Rönfried besonders stolz drauf sein dürfen. Mówi, to jest właśnie coś takiego, mówi, że właśnie z tego nasza firma, my jako firma Rönfried jesteśmy dumni. Dass ja, weltberühmte Taubenzüchter, że światowej klasy hodowcy gołębi pocztowych na całym świecie, dass die auf Rönfried-Produkte zurückgreifen, że oni właśnie stosują produkty Rönfrieda. Und was mich besonders stolz auch macht, ist, i mówi, a dla niego szczególnie mówi taką dumą jest, dass Züchter wie an Albert Derwa, mówi taki hodowcy jak na przykład Albert Derwa z Belgii, Dirk van Dijk, czy Dirk van Dijk,
die ja zu den erfolgreichsten in den letzten Jahren auch im Belgien. Mówi, to są tacy hodowcy, którzy w ostatnich latach no w absolutnej spicy są. Das Züchter sind, die nicht nur Produkte von uns einsetzen. Mówi, to są hodowcy, którzy nie tylko nasze produkty, sondern die sich auch auf unsere Ernährungs- und Fütterungskonzepte mit. Ale mówi, to są hodowcy, którzy po prostu na naszych koncepcjach, jaką dajemy, jeżeli chodzi o karmienie, podawanie i ten no zawierzyli nam, o tak powiem. Ja, man muss ja sehen, wir haben in den letzten Jahren ja eine Entwicklung, die sich sehr, wo die Philosophie in der Taubenversorgung sich verändert. W ostatnich latach nasza filozofia w opiece nad gołębiami mocno się posunęła do przodu. Ja, wenn wir vor 10 Jahren, 15 Jahren, da sind sehr viel Arzneimittel eingesetzt worden. Mówi, przed 10-15 laty to było tyle, że dużo lekarstw się używało, nie? Wenn man Taubensport betreibt, dann ist es ja auch eine extreme Situation. Mówi, jeżeli uprawiamy sport gołębiarski, mówi, to jest taka ekstremalna sytuacja. Sie haben gesunde Tiere aus einer Vielzahl von Beständen, die zusammen in einem Transportfahrzeug. Mówi, mamy zdrowe gołębie z różnych gołębników, ale przychodzą one do kabiny transportowej. Das jede Woche. Mówi, i to co tydzień. So die körperliche Beanspruchung, Belastung. Mówi i ten wysiłek tych gołębi i obciążenie organizmu. Und je nachdem in welcher gesundheitlichen Verfassung die Tiere vor der Saison sich befinden. I mówi i to zależy od tego, w jakim stanie zdrowotnym te gołębie są już przed sezonem. Kommt zu mehr oder weniger großen gesundheitlichen Problemen. I mówi, może przyjść do dużych problemów zdrowotnych. Was ich immer erstmal bei einem gesunden Tier mit weniger Leistung bemerkbar mache. I mówi, a co widać u takiego gołębia po prostu nie, jego osiągnięciami, nie, że nie jest w pełni. Und da hat Rönfried sicherlich auch einen Anteil dran, dass man eben über ein, zwei Tage Medikamenteneinsatz die Tiere in eine gewisse Stabilisierung. Mówi, i to na pewno Rynfik też ma jakiś swój udział w tym, że to można lekarstwami w ciągu dwóch, trzech dni wystabilizować. Ja, Nifuramycin, was in Deutschland 10 Jahre schon nicht mehr auf dem Markt ist. Mówi, na przykład Nifuramycyna, mówi, która w Niemczech już od 10 lat nie jest na rynku. Ja, das fragen die Züchter heute noch nach. Ale bardzo dużo hodowców do dzisiaj pyta o ten lek, nie? Ja, das dokumentiert eigentlich als Beispiel, wie wichtig Arzneimittel in der Züchterschaft bewertet wurden. Mówi, a to pokazuje, jak ważne dla hodowców są te medykamenty, nie? Man weiß aber heute, dass durch diese ein- und zweitagesbehandlungen. Ale dzisiaj już wiemy, że takie jedno- czy dwudniowe podanie jakiegoś lekarstwa. Die Gefahr, dass sich resistente Bakterien entwickeln. Mówi, to niebezpieczeństwo, że te bakterie staną się rezystentne, bardziej odporne. Deswegen haben wir eigentlich eine Veränderung in der Strategie, wie man Tauben auf Wettflüge vorbereitet heute. I dlatego myśmy zrobili taką filozofię, inną strategię wymyśli, żeby powiedzmy już przed sezonem przygotować te gołębie do dużego wysiłku. Wir wollen heute eigentlich viel mehr die Widerstandsfähigkeit der Taube aufbauen und unterstützen. Poprzez to chcielibyśmy, żeby u gołębi jeszcze bardziej rozwinąć system immunologiczny. Den Infektionsdruck, also die Menge an Krankheitskeimen, mit dem das Tier sich auseinandersetzt, senken. Żeby powiedzmy tą możliwość zarażenia się gołębi, infekcji tych gołębi poprzez wszystkie bakterie jak najbardziej obniżyć. So, und das macht mich eigentlich stolz, dass solche Züchter wie in Van Dijk, wie in Albert Derwa, dieses Konzept mitgegangen sind. On mówi, on jest na przykład bardzo dumny z tego, że tacy hodowcy jak Albert Derwa czy Van Dijk odeszli właśnie od tego stereotypu medykamentu, lekarstwa, a przeszli na tą bardziej naturalną metodę, jaką my preferujemy, żeby ten system bardziej wzmocnić, poprzez to osiągnąć oczekiwany efekt. Und damit heute super Erfolge feiern. I mówi, poprzez to oni dzisiaj mają naprawdę super, super wyniki. Und gleichzeitig die Notwendigkeit und der Einsatz von Medikamenten gegen null gegangen ist. I mówi, i razem z tym, powiedzmy, oni, jeżeli chodzi o lekarstwa, czy ten, praktycznie nie podają żadnych. Und das ist etwas, was toll ist. On mówi, i to jest coś takiego, co mówi, co jest wspaniałe. Gut. Wenn man jetzt über Züchter spricht, Gabi van den Abele, der ja sicherlich in Polen auch sehr populär on ist. Mówi, jeżeli mówimy dalej o hodowcach, to jest na przykład Gabi van den Abele, który też również w Polsce dobrze znany jest. Oder ein Case Bozoa.
Czy tam Kes Bosua, Holender, też znakomity hodowca? Also, das sind ja jetzt belgisch-niederländisch weltberühmte Taubenzüchter. Mówi, to są belgijscy, holenderscy, znani na całym świecie hodowcy. No i Wolfgang Krepper w Niemczech. Ja, richtig. In Deutschland darf man nicht vergessen, wir haben in den letzten drei Jahren... Mówi, w ostatnich trzech latach mamy... Der erste Assvogel 2010. Mamy najlepszego gołębia w Niemczech. Der erste Assvogel 2011. W 10, w 11. Und der erste Assvogel in 2012. I najlepszego asa w Niemczech w roku 2012. Sind Tauben, die mit Rhönfried-Produkten. Mówi, to są gołębie, które... To są gołębie, których hodowcy latają na produktach Rhönfrieda. No, das darf man schon sagen, was das natürlich toll ist. Aber was uns eigentlich, oder mir persönlich auch wichtig ist, und das ist eine Philosophie, die der Herr Wolf auch trägt. On mówi, ale co jest dla niego na przykład bardzo ważne, a ta jego filozofia, mówi tutaj pan Wolf, też ją popiera. Wir wollen eigentlich erreichen, my chcemy osiągnąć, dass die Züchter, żeby hodowcy, den Nutzen von einem Produkt verstehen. Mówi, żeby hodowcy zrozumieli, powiedzmy, po co dany produkt się podaje. Ja, warum wird ein Avitres Plus in die Tränke gegeben? Warum na przykład, dlaczego powinno się podać przykładowo Avitres Plus do wody? Und wenn Züchter den Nutzen verstehen von dem Produkt. I mówi, jeżeli hodowca zrozumie, dlaczego się to podaje, w jakim celu się to podaje, dann können sie solche Produkte auch gezielt für ihren Taubensport einsetzen. I wtedy mówi, możemy taki produkt celowo w swojej hodowli stosować. Ja, das ist zwar schön, wenn man sagt, Wolfgang Röper hat jetzt Blitzform an seine Tauben. Mówi, to na przykład bardzo pięknie brzmi, że Wolfgang Röper używa w swojej hodowli Blitzformu. Ja, wann hat er das gemacht? Am Mittwoch gibt er. Mówi, kiedy on to robił? Mówi, w środę. So, jetzt mache ich das auch als Züchter. Mówi, to on mówi, on to też robi jako hodowca. Aber viel wichtiger ist doch, ale mówi, dużo ważniejsze jest w tym, wenn der Züchter weiß, aha, in Blitzform habe ich elementares Jod. Ale mówi, dużo ważniejsze w tym jest, żeby hodowca wiedział, aha, w jodzie, w tym Blitzformie mamy elementy jodu. In einer sehr hohen Menge. Mówi, w bardzo dużej ilości. Also 90.000 mg Jod in diesem. Mówi, to jest 90.000 mg jodu. So, und mit diesem Produkt kann ich den Stoffwechsel der Taube richtig anregen. I mówi, poprzez te podanie tego produktu, tą przemianę materii w gołębiu, możemy po prostu dużo efektowniej uzyskać. So, also immer wenn ich den Stoffwechsel der Taube anregen und unterstützen will, mówi, ist es sinnvoll, so ein Produkt einzusetzen. Mówi, jeżeli chcemy tego gołębia właśnie wspomóc, żeby ta przemiana materii u niego była doskonała, no to celowo wtedy podajemy ten produkt. Ale żeby to wiedzieć, no to musimy... Czyli jak zrozumiałem, chodzi o to, że zależy tutaj pracownikom i firmie Rhönfried, żeby hodowca nie tyle podawał produkt dany, dlatego że na przykład jest środa, on ma w grafiku napisane, że podajemy na przykład Blitz, czy Mum, czy jakiś inny produkt, tylko żeby po prostu tak się wyedukował, tak się zapoznał, że tak powiem, z fizjologią gołębia, z zasadą działania tych produktów, żeby po prostu podawał go świadomy. Dokładnie. Żeby to nie było takie bezmyślne po prostu podanie, jak podaje grafik po prostu. Dokładnie. Tak? Er hat gefragt, wo das, der hat das verstanden, der Sinn in die ganze Sache ist das, wo der Züchter soll das verstehen. Warum, egal welches Produkt, muss man dann und dann geben in diese und diese Menge, und nicht nur, aha, steht in Grafik Mittwoch, dann gebe ich Mittwoch, einfach so, ne? Genau, also das ist meine Vision, deswegen sind wir auch bei Vereinen, halten Vorträge. On mówi, to jest właśnie ta jego wizja, żeby tym ludziom przybliżyć to wszystko. Dlatego on robi, powiedzmy, w RV-ach czy w becyrkach, robi spotkania z hodowcami. Oder beschreiben die Produkte heute auch relativ ausführlich. Mówi, a nawet opis tych produktów już jest tak relatywnie dokładnie opisany, łącznie z tym, jak podawać, nie, jaki efekt należy oczekiwać. Jedes Produkt wird ja so deklariert, dass der Züchter lesen kann, mówi, was dort enthalten ist. Mówi, każdy produkt jest tak zadeklarowany, że każdy hodowca może po prostu przeczytać, co w danym produkcie jest, z czego on się składa. Nur wenn ein Produkt so deklariert ist, kann der Züchter sicher sein und auch wissen, was er da überhaupt einsetzt. Mówi, i tylko tak, w taki sposób hodowca może być pewien, że to jest to, i jak rozwinie ten wątek, wie, aha, to mogę tak i tak podać.
Und ein Züchter muss aber sicherlich auch eine gewisse Orientierung bekommen. No, ale hodowca musi też dostać jakiś taki punkt widzenia, orientację. Und wenn die Produkte nicht annähernd versteht. I mówi, jeżeli powiedzmy, no nie zrozumie tego wszystkiego do końca. Dann wird es ja auch passieren, dass Produkte von verschiedenen Marken vielleicht verwendet. Mówi, to też zdarza się, że on produkty z różnych firm używa. Und auf einmal hat Produkte, die vielleicht sehr ähnlich sind. I mówi, i na pewno ma produkty, kilka produktów, które są do siebie, powiedzmy, bardzo podobne. I mówi, wtedy ten produkt, powiedzmy, zamiast pomóc, to no, może zupełnie odwrotny efekt tego dać. Deswegen ist es, finde ich, für die Züchter von Vorteil, wenn sie sich informieren. Mówi, dlatego on uważa, że to z korzyścią dla hodowcy jest, żeby się po prostu bardziej dowiedzieć, poinformować na temat danego produktu. Und von unserer Seite aus ist es wichtig, dass man das auch kommuniziert. Warum? Was ist der Nutzen von einem Produkt? Mówi, że, i to, mówi, dla niego jest to ważne, żeby się komunikować. Dlaczego na przykład dany produkt podać, jakie on ma właściwości, do czego ma służyć? Damit es am Ende erfolgreich und eben auch sinnvoll eingesetzt. Mówi, żeby go potem, powiedzmy, z korzyścią podać i żeby jakiś efekt z tego był. Dabei ist auch wichtig, dass man eine gewisse Kontinuität. Mówi, ale przy podawaniu każdego produktu, każdego, ja, bardzo ważną rzeczą jest podawanie produktu, powiedzmy tak jak jest ten, przez dłuższy okres czasu, żeby przyzwyczaić organizm do tego. Nie jak niektórzy przyjdą, weźmie produkt, da go dwa dni, mówi nie, to nie daje żadnego efektu, to jest niedobre. Ja. Hervorragende Reiseleistung. Mówi, żeby super wyniki lotowe osiągać. Die entstehen ja nicht, indem ich Mitte April mit irgendeinem Programm anfange. Mówi, to nie powstaje z tego, że on powiedzmy w połowie kwietnia bierze jakieś produkty i zaczyna podawać. Ja, man darf auch nicht glauben, man tut heute eine Pille einwerfen und morgen fliegt die Taube schnell. On mówi, jest niewiarygodne to, że dzisiaj wrzucę gołębiowi tabletkę do gardła, a jutro już mam super wynik. Sondern so etwas entwickelt sich. Mówi, takie coś, to się rozwija. Eine Form und eine körperliche Verfassung, um Top-Leistungen zu zeigen. Mówi, żeby dobrą formę osiągnąć i odpowiednią, i żeby ten, organizm do tego się przyzwyczaił, żeby mógł odpowiednie obciążenia znosić. So etwas ist ja ein Zusammenspiel von Gesundheit auf der einen Seite. Mówi, to wszystko składa się razem na to zdrowie. So, dann kommt da Führung, Training dazu. Do tego jest opieka nad gołębiami, trening. So, wenn ein Körper, wenn der Organismus der Taube dann Leistung bringen muss. Jeżeli ten gołąb ma swoją wydolność całkowicie pokazać, żeby osiągać wyniki. Dann glaube ich und weiß ich, dass es wichtig ist, dass man den Bedürfnissen von so einem Leistungssportler dann auch entspricht. Mówi, to on jest, on wie o tym, jest przekonany, że powiedzmy, wtedy muszą być te wszystkie faktory zachowane. Ja, das heißt, ich muss den Stoffwechsel, den Leistungsstoffwechsel unterstützen. On mówi, wtedy tą przemianę tej materii, tego gołębia trzeba wspomagać. So, daraus resultiert letztendlich besseres Trainingsverhalten, bessere Orientierung. I mówi, a to się wszystko później wiąże z tym, że ten gołąb lepiej trenuje, ma lepszą orientację. So, das heißt letztendlich, man muss eine Strategie als Züchter sich entwickeln, wie man in der Saison geht und über die Saison hinaus. Mówi, i to jest to, co każdy hodowca indywidualnie powinien sobie sam opracować jaką strategię, już wystarczająco czasu przed sezonem, żeby te gołębie już wprowadzić i poprzez cały sezon prowadzić tak, żeby jak najlepsze efekty osiągać. Ja. Ich habe Biologie ja studiert. Mówi, tu szef studiował biologię. Ich habe mich intensiv mit der Physiologie, mit der Leistungsphysiologie von Tauben. On mówi, on szczególnie fizjologią, mówi, gołębi się interesował. So, ich muss die Taube auch entlasten. Mówi, gołębia trzeba odciążyć. Ja, ich darf sie nicht mit unnötigen Substanzen. On mówi, nie potrzeba gołębia, powiedzmy, pompować jakimiś niepotrzebnymi substancjami. Ja, das muss irgendwo ausgewogen sein. Mówi, to musi tak wszystko być w wadze. So, und wenn man weiß, jeżeli człowiek wie, was bestimmte Substanzen im Stoffwechsel für Funktionen ausüben. I mówi, jeżeli się wie, jakie substancje są w danym produkcie, które są potrzebne do tego. Wenn man dann gleichzeitig selber Ernährungskonzepte und Produkte entwickelt. Mówi, a tak jak w jego przypadku, że on sam opracowuje pewne produkty, rozwija to. Dann ist es ja eine logische Folge, dass das, was man weiß, was für die Taube besonders sinnvoll ist, dass man das der Taube dann auch entsprechend zuführt.
Und to wtedy dokładnie wie, co dla tego głębia jest dobre i dlatego podawanie wtedy w taki sposób i tego ma po prostu sens. Dann brauchen wir am Ende gar nicht mehr über Qualität reden, weil Qualität muss ich ja voraussetzen als Züchter. On mówi, to tutaj nie trzeba mówić o jakości, bo tutaj dla hodowcy powinno być to automatyczne, nie? Ja, also nicht nur die Qualität der Tauben, des Taubenschlages, sondern auch die Qualität der Versorgung. Ale mówi, to jest związane nie tylko z jakością gołębi, z jakością gojnika, ale z jakością produktu, nie? Vielleicht haben wir ja heute Gelegenheit, auch noch ein bisschen in die Konzepte dann reinzuschauen. Mówi, dzisiaj może dostaniemy taką możliwość i popatrzymy sobie w te koncepty, jakie myśmy tutaj opracowali. Hauptinteresse ist sicherlich auch die Produktion zu sehen. Mówi, ale no, dzisiaj najważniejsze jest, żeby to tak pokazać, całą tą linię produkcyjną. Und wir machen auch keine Geheimnisse, wir können alles uns anschauen. Mówi, my nie robimy z tego żadnej tajemnicy, my możemy to wszystko dokładnie pokazać, jak to wszystko powstaje od początku do końca. Ja, wir sind ein transparentes Unternehmen. My jesteśmy takim przedsiębiorstwem bardzo otwartym i no, dobrym. Wir wissen, wovon wir reden. Mówi, my wiemy, o czym my rozmawiamy. So, was die Tauben betrifft, aber auch was die Produkte, Produktion. Mówi, nie tylko o tym, co jest dla gołębi dobre, ale ogólnie. Ja, da freue ich mich schon, wenn wir gleich einen Rundgang machen. Czyli przejdziemy teraz. On mówi, cieszy się, że zaraz pójdziemy to wszystko obejrzeć. Zobacz, a my jako tutaj reporterzy będziemy to dla kolegów relacjonować i za chwilkę właśnie przejdziemy na produkcję i zobaczymy to wszystko, co tutaj się w filmie Renfrid dzieje. Także zapraszamy i zachęcamy do oglądania dalszych części. Tutaj przed chwilą pan Berger nam opowiadał o produktach, o jakości, o firmie, ale zobaczmy też jeszcze, pan Berger jest sam hodowcą gołębi. Tutaj zobaczmy dyplomy i nagrody, które zdobył. Tu widzimy, to nie są, że tak powiem, tuzinkowe nagrody, ale to są, jak się nazywa, na skali kraju. Największe tytuły. Tu zobaczmy, jest piąte miejsce w całym niemieckim związku z roku 2011 na gołębie młode, ale też mamy tutaj, zobaczmy, z 2005 roku dyplom za uczestnictwo w olimpiadzie, ale takim chyba trofeum, z którego najbardziej jest dumny pan Berger, to jest to, co tutaj mamy na stole, on przed chwilą to postawił, jest to złoty gołąb z 2010 roku. To jest taki tytuł Superstar roku. O, tak zobaczmy, wygląda. To jest The Duif. Tak, tak. To jest takie najważniejsze europejskie, zachodnioeuropejskie trofeum gazety The Duif. Rozumiem. To tak. Zdobywać, to no, cieszy serce każdego hodowcy. Tak, tu właśnie się przed chwilą właśnie pan Berger nam to pokazał. Jeszcze raz pokażemy kolegom. Także widzimy, że to wszystko, o czym mówił, stosuje sam i też osiąga znaczące tytuły, o czym świadczy m.in. ta tutaj wystawa na tej ścianie.